Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam w kolejnym odcinku z gry Inside. Wreszcie siadła kawka, więc energia jest. My oczywiście, słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę z oto tej gierki. Myślę, że czekajcie, włączę sobie frapsa, bo w sumie jest niepotrzebny jakby. Shut down your games? Are you sure? A co? Jak to shut down my games? A, kumam! Bardzo kumam! Wszystko jest kuma... Stop, czemu wy gry nie widzicie? Halo? O nie, wszystko nic nie widzieliście? Stop, nie no, nie, no muszę spontować, co jest, stop, przerwa, time. Ej, witam serdecznie. Niestety OBS, słuchajcie, stwierdził, że nie będzie przechwytywał gierki, a za dużo nie straciliśmy tam, no nie wiem ile. No w sumie ten etap nie widzieliście, to nie wiem co zrobię. W sumie pokażę wam, jak śmiesznie wyglądałem, jak krzyczałem, że o nie. I tyle. I w sumie i tak robimy wszystko od nowa, dokładnie to co robiliśmy wcześniej, więc... Nic was nie ominęło. Oprócz geniusza mojego komentarza, to jest max. Dobra, jakby tam, bo tam był ten znaczek łatwopalny, co nie? Więc jakby wydaje mi się, że trzeba zrobić tak, że tutaj podpalamy to. Tutaj, słuchajcie, podpalamy tą byczyłkę. I tam podrzucamy i mamy... Jest gites, co nie? Tylko czy my nie spłoniemy? Chyba trochę nas parzy, mi się wydaje. Co za parówy, stop. Dobra, sami coś bym... Oni... Kurwa, czyli nie wiem, czy oni nam pomagają, czy jednak nie, ale na pewno nas obserwują. Nie wiem, słuchajcie, to giga jest dziwna sprawa tutaj. To by trzeba było jakieś wyłączyć, tylko kurwa jak? Kolejna zagadkę. Nie damy tego jakoś, nie wiem. Chyba... Aha, wiem co trzeba. O nie! No nie, widzę. O kurwa, no to powodzenia, słuchajcie. Dobra, damy radę jakoś. Łapiemy! Dobrze! Jaka akcja jest? Dobra, czekajcie. Kurwa, panowie. Panowie, palimy się. Rzucaj. Łapiemy! I byk, mamy to. Lecimy dalej, bo spłoniemy. Ale jest akcja. Rzucaj. Chodzimy. Trochę spaliliśmy się niestety. Maciuś oberwał. Dobra, zgaduję, że mamy tam kurwa nie podchodzić, więc ja bym zrobił coś takiego. No nie. Niestety tak trzeba to tam rzucić bardziej chyba. Nie. Kurwa, jak wszyscy patrzą. Panowie, to nie jest tak łatwe kurwa sterować taką masą. Uciekać! A nie. I fru, idziemy tam. Nie wiem, czy ludzie nam pomagają, czy nie. Co się dzieje w ogóle? Czym my jesteśmy? Czemu teraz wiozę jakieś kurwa wagony z kapustą? Zgaduję, że oni to stworzyli po to, żeby właśnie, wiecie, żebyśmy byli taką ogromną maszyną, co nie? Co on robi? Ty, nie podobasz mi się ty z tym dźwigiem, ty. Co ty kurwa robisz, majster? Co ty robisz? Ty, ja wszyscy biegną.
No. Łapiemy się tego, czy coś? Dawajcie, panowie, no łapać się, no. Czy coś? Nie? Może to nie kapuszta jest w sumie. No, czekajcie, coś mi tu nie gra. To, stop. Może teraz? Co się z nami dzieje? Kurwa, co to było? Chyba aż bugowany. A, dobra. O kurwa. Ty. Czemu oni no fear nie czują? Panowie, ja nie chciałem! Hamuj! Ty, stop! Nie, kurwa, co oni robią? Stop! Nie podoba mi się to. Bardzo bym nie chciał w tej grze zabijać ludzi, wiecie? Ludzie dobrzy. Znaczy tutaj przynajmniej. Znaczy w miarę dobrzy tacy. Neutralni. Niestety tam się chyba wszystko pali, więc... Panowie, kurwa mać. Proszę cię. Gościu. Na chuj ty to trzymasz? On chce nam pomóc, ale... No przecież zginiesz, Downie! Nie rozumiem go, kompletnie. On nam to poda, jak my skoczymy? Stop! Może tak jest, że on nam to poda... Nie wiem, nie kurwa rozumiem. Byczku. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa! A! Czyli ty wy nam pomagacie, gałgany, jednak. No tak, dobrze, nie chciałem was zabijać. A już się bałem, bałem. Ty mówię, niewinny człowiek, no tak stoi, no fear. Zero, nic się nie bał, chłop. Dobrze. Takich, kurwa, to z lupą szukać. Czy mam nadzieję, że oni nam pomagają? Pewnie zaraz się okaże, że oni tam chuja nam pomagają, tylko siebie ratują, bo... Kurwa, nie chcą zginąć. Ale dobra, no. Powiedzmy. Tu jest ten szef. Co robi? Byście się zastanawiali, co ja właśnie robię, to... A! Ty, ale to są kurwa kozacy. Fru, a nie, to trzeba odpalić jakoś. Odpalcie to najpierw. Ja widzę, że tam, ale trzeba to odpalić, ty. Posiadamy taką umiejętność, kurwa, odpalenia tego, czy nie? No odpalcie to, jak to się odpalało? Wchodziło? Kurwa, nie tak. A czy tak, to nic za dużo nie zrobimy. Nie, to teraz jest do dupy. Przydałoby się to odpalić, panowie, jakoś. Tylko, kurwa, jak to się odpala? Może tobie rzucę, a ty odpalisz, co? Odpalisz to? Dobra. Tak? Dobra. Rzucam. No. No, łapię. Zajebisty jesteś, koks. O nie. O kurwa, to trzeba szybko zrobić. Jeszcze raz, panowie. Zepsułem, przepraszam. Pomóż. Łap. Kurwa, chuj, azym chuj, dobra, dajesz. Mamy to, dzięki. O kurwa. Co za czemu tu są dzieci? Co tu się dzieje? Czemu wy się bawicie z nami? Ej, kurwa, co tu się dzieje?
Panowie, dajcie chwycić. Co wy kurwa robicie? Co tu się dzieje? My jesteśmy w teatrze, kurwa? Ja już nic nie wiem, słuchajcie. Przepraszam za ilość kawordów wrzuconych pewnie tutaj, ale... Aleście nas w chuja zrobili, ty. No i to są frajerskie chmury. To są frajerskie chmury. Tamci byli chyba w pozo. W sumie nie wiem, kurwa. Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. Tu jakoś tego, owego. Coś trzeba wyrwać na bank. O, coś już wyrywam przypadkiem. Cokolwiek to jest, to jakby... Dobra, no to po kolei lecimy, panowie. Jeden. Znaczy kolejny w sensie. Nie wiem, że to wyrywanie nam coś daje, ale dobra. Nie mam bladego pojęcia, czy nam coś to wyrywanie daje. Chyba nie. Czy może gdzieś przy okazji natrafimy na jakieś tutaj, wiecie, ważną część, którą będziemy mogli urwać? Może u góry? Nie. W ogóle nic nie widać, co nie? Szczególnie jak jest w ogóle dzień, to już w ogóle nic nie widać. O, 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 tu coś? Tego? Nie. Niestety. Już se przerzucę, bo już mi ręka ścierpiała. Muszę teraz inaczej ułożyć palce. Myk, dobra. Nie ma co się spieszyć. Jesteśmy 3-tonową masą. Tak, o, o. O, o, o. O, o, o. Tak jest. Siemano. O tym było. O tym, aleście mnie zamknęli. Ależ sprytne gagatki z was. Oj, są ryby. Na nasze ziomy to są. Popłyńmy w dół może. Ja mam wrażenie, że w tej grze każda osoba, która była w teorii zła, okazuje się być dobra. Zacznijmy od tej dziewczynki. Dzięki niej teraz w ogóle płyniemy, co nie? W sensie nie giniemy pod tą wodą. Mi się wydaje. Że trochę dorzuciła się do naszego tutaj sukcesu przeżycia. O, ludzi też bym tego, owego. Coś tam pomagałem przejść tego. Nie wiem, czy ze strachu, czy z czego, ale no, trochę pomagałem. Ale tu coś chyba jest. Niestety mam nie dość, że brudne okulary to... A nie, to dalej tam. Nie dość, że mam brudne okulary, to jeszcze jest zajebiście jasno, więc... Raczej tą grę to raczej chyba polecam sobie tak na wieczór, tak. Znaczy ja nie będę nagrywał wieczorem, bo i tak muszę mieć światło, nie? Jasno. Ale oglądać możecie. A zobaczmy, co tu jest po lewej stronie. Easter egg, ciekawostka. No nie bardzo. No to lecimy dalej. Śrub. Aż wszyscy tutaj muszą... Ciekawe, jak my nimi sterujemy. To jest, kurwa, wyjątkowo dobre pytanie, wam powiem szczerze. O, jak my nimi sterujemy? Do czego to wszystko doprowadza, oprócz do tego, że chodzimy po jakichś bardzo cienkich deskach i nam się to bardzo nie podoba właśnie. Bardzo mi się to nie podoba od samego początku. Ale tu damy chyba radę. Pyk. Może wyrwać? Nie. Z rozpędu, panowie. Oj, oj, oj. Lecimy. No, oj, ała. Au. Au. Hamować jakoś, da się. Hamuj się, panowie. Au, 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 au.
co teraz? Widzę tę kamerę oddalającą się, ale ja nic nie mogę zrobić, niestety. Czy to koniec? Słuchajcie, chyba puszczam pada, słuchajcie, bo nie ma chyba co. O, Erik. Powiem wam tak. Nie wiem, w sensie. No to jest. To była ładna gra, co nie? W sensie. Wizualnie no to jest świetna gra, umówmy się. Każda, słuchajcie. Każda scena z gry, prawda? Jak na przykład macie teraz. To jakby zrobić takiego screenshota teraz, kiedy nie ma napisów przez chwilę, co nie? Jakbyście teraz wali screenshota, to jest naprawdę ładna grafika. To jest ładna tapeta. I myślę, że w każdym miejscu w grze, słuchajcie, jakby walnąć takiego screenshota. O, to jest na Unity w ogóle. No to. O, to jest duńska gra? No, właśnie tam było z art tego. No więc our playtester, our families and children, our friends in the industry. No więc słuchajcie, ta gra była bardzo ładnie zrobiona. Była dość prosta i właściwie no nie było co za dużo w niej zrobić, ani nie znaliśmy jakoś dużej ilości historii właściwie. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ta gra na samym... Nie byłem, nie pamiętałem tego zakończenia. Ale właśnie coś byłem pewny, że na końcu to się za dużo, słuchajcie, nie dowiemy. Nie wiem, co się stało, jakby. Staraliśmy się uciec i co? I słuchajcie, chyba na końcu uciekliśmy i niestety polegliśmy tutaj w bitwie. Polegliśmy w bitwie. Dlaczego uciekaliśmy? Po co uciekaliśmy? Chciałem te ciekawostki zrobić, ale jeszcze nie mam neta, no. Słuchajcie, nie mam jeszcze, nie mam. Więc niestety z tych ciekawostek sobie easter eggów nie obejrzymy, ale na pewno polecam. Myślę, że kilka by się znalazło, słuchajcie. No i co? No i tyle, moi drodzy. Tyle. Na samym końcu przypominam o łapkę w górę, o komentarzach, o subskrypcjach. Chciałbym powiedzieć, jeżeli mogę wystawić notę tej grze, to w skali do 10 myślę, że była krótka gra, ta gra była przyjemna, ta gra mnie zaskoczyła, więc dam, słuchajcie, 8. Myślę, że 8 to jest to. Myślę, że 8. Wiadomo, że jest masę gier, ale ta nie dość, że mnie zaskoczyła, nie dość, że nie wiem, o co chodzi. No myślę, kurde, chciałbym się dowiedzieć. No i twórcy gry, czekam na Inside 2 i ogrywam w dniu premiery. Jeżeli nie zapomnę, to słowo dotrzymam. Dobra. Myślę, że wszystko, co chciałem powiedzieć na samym końcu, to powiedziałem. Jeszcze raz. Dla twórców i dla was, że obejrzyliście. Przypominam łapkę w górę. Tak, o komentarzach, o subskrypcjach. I dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję, za każdego follow na Instagramie, za każdą subskrypcję na drugim kanale, który jest w opisie. Życzę wam, słuchajcie, po raz ostatni w tej serii miłego dnia i miłej nocy. Trzymajcie się i pamiętajcie, że niedługo kolejna seria. Zobaczymy, czy zacznę
Lego Batmana 2. Możliwe, że zacznę, albo poczekam sobie, no i to już wtedy to będzie po prostu... Tyle gier mam z 200 do nagrania, więc wtedy to będzie kompletny wybór wszystkiego. Nawet tutaj stoi 50 gier. Nie no, przesadzam, ale 20 stoi na biurku. Patrz. A to jeszcze nie wszystkie. Ja też chciałbym je ograć, tam jakieś... Mam głównie na Xboxa, ale jakieś takie są klasyki. Battlefield 4, jakieś tam FIFA, symulatory, Napoleon Total War Empire, takie rzeczy. No to myślę, że słuchajcie, no... że ten kanał na razie nie umrze niestety, tak jak prawdopodobnie nasz chłopaczek. No każdy niech sobie interpretuje jak chce. Ja chciałbym powiedzieć, że super, że super, że wydaje mi się, że nie wiem, bym musiał przemyśleć. A teraz czasu już nie mam, już dosyć się rozgadałem, 5 minut gadania na koniec to mi się wystarczająco. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i życzę wam wszystkim miłego dnia, miłej nocy. Dla młodego. Czy majcie się ciepło, pa pa.